score! Hamilton! Jak tu się nie wzruszyć? Po złotej polskiej sobocie piękna polska niedziela w Soczi. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał dziś dwa razy. Nasi medaliści mają już swoje wspaniałe, można powiedzieć kosmiczne, trofea. Niebywała radość i mocniej bijące serce Beata Tadla. Zapraszam na wiadomości. Zbigniew Brudko! Polacy na medal. Wygrałem zawody, cóż, wolno mi. Medal jest kosmiczny, no i w ogóle te igrzyska dla mnie są kosmiczne. Mamy paru jazonów, którzy postanowili zdemolować te igrzyska. Debata może wyjaśnić wiele wątpliwości. Twarzą w twarz na debacie. Jeśli Donald Tusk przedstawi program na poziomie konkretu, to takiej debaty dojdzie. Leszek Miller zgłosił swoją propozycję, żeby uczestniczyć. Gdybyśmy wysłali informację z Soczi do nas, w tym czasie nie zdążyłaby dotrzeć do Polski. I nowa miara sukcesu. Jedna brudka to będą 3000 sekundy. W takim czasie każdy poszarga zimę. Jedna brudka, no może dwie. Piękne sukcesy Polaków w Soczi nagrodzone. Kamil Stoch i Zbigniew Brudka mają już swoje wywalczone w niezwykłym stylu złote medale, a zdobyte wczoraj krążki są wyjątkowe, bo z dodatkiem prosto z kosmosu. Nasi na najwyższym stopniu podium dwa razy jednego dnia. Te historyczne momenty mogli Państwo śledzić tylko w Telewizji Polskiej, a widział je z bliska Jarosław Kuś. Przenosimy się teraz do Soczi. Grany dwukrotnie Mazurek Dąbrowskiego też musiał brzmieć szczególnie. No tak właśnie tutaj było, to była fantastyczna uroczystość, dwa razy polski hymn tutaj w Soczi. Łzy radości, łzy szczęścia mieszały się trochę z deszczem, bo tutaj się gdzieś rozpadało, ale było fantastycznie. Gdy wczoraj rozmawiałem z naszymi zawodnikami, oni nie wierzyli, że to dzieje się naprawdę. Mówili, to bajka, a Zbigniew Brudka mówił, jak dostanę medal, to dopiero uwierzę. Dziś ten medal mają już obaj i obaj się cieszą i obaj wierzą. My też wierzymy, cieszymy się i proszę te dni zapamiętać, bo to są dla nas naprawdę historyczne chwile. Kamil Stoch! Dwóch polskich sportowców odbiera złote olimpijskie medale. Dwa razy zabrzmiał w Soczi Mazurek Dąbrowskiego. Wiem, że jeszcze bardzo, bardzo daleka droga i bardzo ciężka praca przede mną, żeby móc się poczuć w pełni spełnionym jako sportowiec i jako człowiek, bo jednak sport to nie wszystko. Po jego wczorajszym drugim skoku długo musieliśmy czekać na ostateczne wyniki. Zobaczmy, cóż to będzie za oczekiwanie. Ale gdy już się pokazały... Wszyscy oszaleli, wszyscy wiedzieli, że są świadkami niezwykłej historii. Trudno w to wszystko uwierzyć kibicom i samemu zawodnikowi. To jest jak bajka. Mi jest bardzo trudno w to uwierzyć, bo to całe, w sumie obydwa konkursy są jak sen dla mnie. W obydwu tak się czułem i tak jest do tej pory. No ale cóż, jeżeli tak jest, to jest pięknie. Jest pięknie, a dla Kamila ten dzień zaczął się jeszcze piękniej. Na konkurs przyleciała jego żona. W ogóle mi zrobiła dzisiaj niespodziankę, bo przyjechała do mnie. Wyskoczyła jak Filip z konopi. No i w ogóle to był już dla mnie dzisiaj szok. I generalnie ten dzień mógł się dla mnie tak zakończyć, bo i tak by był piękny. No a zakończył się jeszcze lepiej. Czemu pani nie powiedziała? No bo miała być niespodzianka. Ja jestem specjalistą od niespodzianek, więc musiałam stanąć na wysokości zadania. Ona zrobiła mu niespodziankę, on podwójnie szczęśliwy wygrał konkurs. Żona Kamila Stocha, czy jest najszczęśliwszą kobietą na świecie? Jest najszczęśliwszą kobietą na świecie. Ja wiem, że zmierza pan do tego, żebym skomentowała sukces. Ja w ogóle jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie, mając takiego męża. Nawet jeśli nie odniósłby tego sukcesu. Tego w transmisji telewizyjnej nie było, gdy Kamil Stoch zszedł ze skoczni po ceremonii kwiatowej, odbierał gratulacje od żony. Wtedy nikt nie śmiał do nich podejść, nikt nie śmiał im przeszkadzać. Ta chwila należała tylko do nich. Zdradzi pani, co mu pani powiedziała? Jakie były pierwsze słowa, jakie były pierwsze gratulacje? Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Gdy polscy skoczkowie szykowali się do zawodów, chyba jedzie na najlepszy rezultat! Po złoto jechał Zbigniew Brudka. To jest pierwszy Polak, złoto! Znam wyniki i bardzo mu serdecznie gratuluję, bo
historia. To jest historia, to co chłopak zrobił. Zbigniew Brudka! Zbigniew Brudka. Mało kto zasłużył na medal tak jak on. Wielki sportowiec, wielki człowiek. Strażak z Łowicza, sportowiec z kraju, w którym nie ma nawet gdzie trenować, złotym medalistą olimpijskim. Polscy sportowcy zdobyli w Soczi już 4 medale, wszystkie złote. 2 zdobyte wczoraj, wyjątkowe, bo z fragmentami meteorytu, jaki dokładnie rok temu spadł z nieba na Czelabińsk. Tu jest niedaleko Kolchida w Kaukazie, Morze Czerwone, agronauci, wyprawa po złote runo. Zamieniliśmy się w tych agronautów, nie wiem, mamy paru jazonów, którzy postanowili zdemolować te igrzyska. Demolują igrzyska i konto Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo za każdy medal PKOL będzie musiał wypłacić obiecane nagrody dla zawodników i trenerów. Wydamy z przyjemnością 5 razy jeszcze więcej pieniędzy, bylebyśmy zdobywali ten medal. Soczi, Jarosław Kuś, Wiadomości. Biało-czerwony weekend to prawdziwa eksplozja emocji, radość zawodników, łzy szczęścia kibiców i tam w Soczi i tu w rodzinnych miejscowościach naszych mistrzów, bolące kciuki widzów przed telewizorami, zdarte gardła komentatorów. Czasem gorycz porażki i ból fizyczny też. Bo czym byłby sport bez tego wszystkiego? Maria Stepan. To jest ten moment. Kibice. Bez nich nawet najpiękniejszy sport nie ma sensu. Tak jak bez sensu i chyba niemożliwy jest sport wyprany z emocji. Brudka obejmie prowadzenie! Jest! 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 Pierwszy! Prowadzi! Matko jedyna, on to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali! I to jak? Choć Holendrzy nadzieje, ba. Matko jedyna da radę czy nie? Pewność mieli do końca. To jest pierwszy Polak! 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 Złoto! Jest! Złoty medal Zbigniewa Brudki! Jest! Wygrywa, proszę Państwa, o 3000 sekundy! Z Holendrem Kenem Verweyen. Polak 3000 sekundy. Przesunął go tylko na drugie miejsce. Holender jednak wyglądał tak, jakby go Brudka strącił do piekła. Niemal w tym samym czasie rozpoczynają się rzuty karne w meczu hokejowym USA-Rosja po 3 tercjach i dogrywce. Nerwy napięte do granic możliwości. To był zwykły mecz w grupie, a oni... jakby grali o finał, ale te spotkania Ameryka-Rosja od zawsze miały podtekst polityczny. Dla Rosjan to jak wyścig zbrojeń, jak gra o panowanie nad światem. Tym razem wygrali Amerykanie. Po prostu się starałem skakać normalnie, tak jak potrafię najlepiej. Popełniłem dzisiaj kilka błędów, zwłaszcza w tym drugim skoku, ale... wygrałem zawody, cóż, wolno mi. Już jest powietrze. Cieszy się, skromnie się cieszy. A o nim w kraju piszą już piosenki. Niech go wiatr niesie ponad góry hale, tego młodzicom ze zębu gorole. Kamil Stoch frunął tak jak chciał, choć i dla niego, i dla Japończyka Noriaki Kasai tych kilka chwil po bardzo wyrównanych skokach to była wieczność. Wreszcie... Kamilka! Brawo! Wszystko jasne, wygrał Polak. Tu nie ma fochów, tylko radość z klasą. Alpejski supergigant, Amerykanin, Bode Miller. Zrobił więcej niż wszystko, gdy okazało się, że to za mało, że tylko brąz, w dodatku do spółki z Kanadyjczykiem, popłakał się jak dziecko. A my? Maria Stepan, Wiadomości. Złoto Soczi, jak je przekuć na kolejne sukcesy, jak wychować następców naszych mistrzów. Motywacja, której niewątpliwie dostarczają medaliści, nie wystarczy i nie uda się, jeśli nadal będzie trzeba trenować na popękanym asfalcie, jak Zbigniew Brudka. Po sukcesach Polaków premier zapowiadał w Wiadomościach, że będą pieniądze na inwestycje w obiekty sportowe. Tym bardziej, że mamy cel. Igrzyska 2022. Michał Siegieda. To rówieśniczka Zbigniewa Brudki. Kiedy on się rodził, ta maszyna w Tomaszowie Mazowieckim już przygotowywała lodową taflę.
Dziś jest pewnie najstarsza w Europie. Cały sprzęt nadaje się tu bardziej do skansenu niż na lodowisko. To jest już typowo rzemieślnicza robota w dorabianiu konkretnych części, aby te maszyny mogły funkcjonować. W związku z tym no, pewnego rodzaju skansen tak. Jeszcze działający, ale to już muzeum. Obok Tomaszowa mamy jeszcze tory w Sanoku, Zakopanem i Warszawie. Wszystkie odkryte, przystosowane do półprofesjonalnych treningów. W Domaniewicach, gdzie mieszka nasz mistrz, młodzież trenuje na popękanym asfalcie, bo przygotowanie lodowiska zależy od mroźnej pogody i samozaparcia. Polanie tej płyty 40x60 no to trwa półtorej godziny, a niekiedy wylewamy to po trzy razy, także te 4 godziny, 4,5 trzeba siedzieć w nocy, żeby to zrobić, nie? I trwamy w tym i lejemy. Lanie wody to nie jest cała prawda o treningach naszych panczenistów. Z braku torów hali... Ponad 200 dni w roku żyją na walizkach i jeżdżą trenować za granicę. Zbigniew Brudka 2 dni po narodzinach córki poleciał do USA. Żona była na to przygotowana, jednak na pewno nie było to takie łatwe. Czy teraz będzie łatwiej? Panie prezydencie, panie premierze, panie posłanki i panowie posłowie, pomóżcie. Prosimy o kryty tor. Po złotym medalu są już obietnice budowy hali i poprawy bazy sportowej. Dylemat, gdzie budować tor, on jest związany także z projektami olimpijskimi. I jak Państwo wiecie, pomysł, aby tor powstał w Krakowie, był już dość mocno zaawansowany. Bo problemy panczenistów to nic nowego. Już 4 lata temu po brązowym medalu dla drużyny pań wszyscy mówili, każdy medal w tej dyscyplinie to cud. Mamy, można powiedzieć, 2 dyscypliny. My rywalizujemy na torze odkrytym, natomiast świat trenuje, rywalizuje na hali. Na tor od lat brakuje pieniędzy, a Ministerstwo Sportu znalazło 6 milionów na koncert Madonny, bo był na stadionie. Polska jest w euforii, kiedy mamy właśnie takie piękne wyniki. A tutaj no, koncert też bardzo znanej osoby, no, popularnej, ale żeby do takich imprez dokładać, no to już tego nie rozumiem. 3 miesiące temu strażak Zbigniew Brudka z innymi sportowcami przy pomocy filmów w internecie zbierał pieniądze. Do tego, by przygotować się do Soczi, brakowało 20 tysięcy. Dzięki za twoje wsparcie. Takimi środkami się wspomagają. Śmieszne jest to, proszę Państwa, mistrz olimpijski dostaje około 6 tysięcy złotych stypendium brutto, a byle jaki piłkarz w drugiej lidze zarabia 10-20 tysięcy złotych. To jest wstyd. Ten wstyd na razie przykrywa duma ze złotego medalu. Polak chyba jedzie na najlepszy rezultat. Po igrzyskach łyżwiarze szybcy szybko wrócą do sportowej rzeczywistości. Michał Siegieda, Wiadomości. Kiedyś zapuszczono wąsy dla Adama Małysza. Po wczorajszym sukcesie Zbigniewa Brudki zmienia się moda na sukces. Na cześć naszego złotego panczenisty fani zaczęli zapuszczać brudki. Ale sukces ma też nowe jednostki miary. Była jedna wenta, jedna gołota. Teraz jest jedna brudka i oczywiście jeden stoch. Adaś Feder. Pierwszy złoty medal dla Czechów wywalczyła Ewa Samkowa, snowboardzistka z wąsem. I w związku z tym Czesi i Czeszki zapuszczają wąsy, bo kibice sportów zimowych chętnie zapuszczają zarost. Dlatego od razu było wiadomo, że nikt nie będzie sobie wycinał kół olimpijskich wzorem Zbigniewa Brudki, ale raczej będzie się zapuszczało brudki dla Zbigniewa. Niech on się teraz szykuje na brudkomanie. Michał Pol kiedyś zapuszczał wąs dla Adama Małysza, teraz zapuszcza brudkę i odbiera maile ze zdjęciami. Tutaj cała rodzinka z mamą, mamy też mogą mieć brudki. To jedna z kilku akcji nawołujących do zapuszczania brudki albo przycięcia brody, jeżeli ktoś ma do rozmiarów brudki. Jak ta brudka dla brudki ma wyglądać? I oczywiście nie chodzi o wielką brodę, taką, którą już ktoś ma, tylko brudka. To ma być opływowa, taka właśnie panczenowa. Też zapuści? Świetny pomysł, naprawdę. Jeżeli będzie identyfikowany ze mną, to jak najbardziej jestem za. A powiedz, jak ty byś zapuścił brudkę i z brudką startował, to by był za duży opór powietrza? Wy możecie takie rzeczy mieć? Czy to przeszkadza? Nie, myślę, że dobrze przestrzeżona mogłaby być. Dlaczego by nie? Tylko wtedy, kiedy jest na wolnym, bo jak w służbie, to niestety musi być gładko ogolony. Strażacy z jednostki powitają Zbigniewa Brudkę gładko ogoleni. Natomiast w związku z tym, że Zbigniew Brudka wygrał o 3000 sekundy, to powstała nowa jednostka, ale czas. Zostało wielokrotnie ogłoszone, że te 3000 sekundy to teraz jedna brudka.
Gołota to, jak wiadomo, jednostka czasu wynosząca 53 sekundy. Andrzej Gołota potrzebował jednej gołoty, by paść na deski. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu! Powiedział Bogdan Wenta 14 sekund przed końcem meczu, czyli jedną wentę przed końcem. I jedna wenta to, jak się okazało, było wystarczająco dużo czasu. Łatwo można podzielić dobę na wenty, to niecałe 6 tysięcy went. Ale z ilu brudek składa się doba? To musiał policzyć matematyk. 24 razy 1,2 megabrudki, co daje 28,8 megabrudki w ciągu doby, albo inaczej 28 milionów 800 tysięcy brudek w ciągu doby. Jedna brudka to jest, jak się okazuje, jednostka do mierzenia czasoprzestrzeni. 4 cm i 3 mm. Dokładnie o tyle brudka wyprzedził Holendra. To teraz także jedna brudka. Będzie złoto! Kamil Stoch wygrał z Kasaim o 1,3 punktu, czyli o 72 cm, czyli był lepszy. O jednego Stocha, ale także o 17 brudek. Adam Feder, Wiadomości. Jeden Stoch i jeden brudka, proszę Państwa, będą gośćmi programu dziś wieczorem w specjalnym wydaniu. Zapraszam do TVP Info już za moment. Wynik był kosmiczny, medal jest kosmiczny, no i w ogóle te igrzyska dla mnie są kosmiczne. Dla mnie lot po odbiciu jest czymś niezwykłym, czymś, co staram się celebrować jak najdłużej. To tylko przedsmak. Naszych bohaterów zobaczą Państwo za moment, tylko w TVP Info. A przy okazji bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami, bo sobota była złota nie tylko dla polskich medalistów, ale także dla telewizji polskiej. Jedynka, dwójka oraz TVP Info notowały rekordy oglądalności. Jedynka obejrzała 1/4 wszystkich widzów, którzy zasiedli wczoraj przed telewizorami. To ponad 3 razy więcej niż tych, których miała konkurencja. Średnio widzowie spędzili z nami ponad 5,5 godziny. TVP Info to najchętniej oglądany wczoraj kanał informacyjny. A już teraz, proszę Państwa, oczywiście okazja, żeby ten sukces powtórzyć. Kamil Stoch i Zbigniew Brudka będą gośćmi programu dziś wieczorem, już za moment w TVP Info. Serdecznie Państwa zapraszam.